Pokémon Go. Dzisiaj też będzie druga część z eventu na Trico. Pewnie już to jest zaraz po tym odcinku, nawet przed tym odcinkiem. Dziś gram w Pokémon Go, jak już pewnie wszyscy się zorientowali. Będziemy bić rajda na Shinxa. Jak tylko złapię tego Breluma. Tak wygląda Shinx. Nie wiem, czy nie powiedziałem przez przypadek Jinx. Nieważne. Po prostu złapmy Shroomisha i walczmy z tym dziadostwem. W ogóle, kto wymyślił większość Pokémonów? Kto wymyślił takie coś? Kto wymyślił takiego Shroomisha? Nie rozumiem. Albo takiego Seedota. No jakiegoś takiego Pikachu to rozumiem, ale takiego Seedota to kto wymyślił? Nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, kto wymyślił Seedota. No patrzcie, no to co mógł wymyślić, jak nie wienił, że zła XD. Pewnie chciał pogrążyć cały wszechświat szyszkowym, magicznym, co? Nie wiem, co? O co mi chodziło w ogóle? Nieważne. Jajka łapie, bracia jajca. Piszcie hashtag bracia jajca w komentarzach, to dostaniecie serduszko. W ogóle będę sobie robił egzekutora już. To jeszcze przed rajdem. Nie, no wszyscy chcą tego rajda, a ja tak przedłużą, zabijacie mnie za to, kurde. Będziecie mnie hejtować za to całe... Nieważne, wiecie o co chodzi. Jakie No, Jezu, pisać nie umiem. Eksekator. Bracia jajce ewoluują na egzekatora. Eksekator. Nie no, serio. Eksekator versus bracia jajca. Nie wiem, kto by wygrał tą walkę. Pewnie eksekator. O, w sumie dobry ten egzekator. W sensie jak dla mnie. Bo dla innych osób to byłby słaby, ale dla mnie jest wystarczająco. Mi wystarczy taki. Dobra, bijemy tego rajda już. O, 2 minuty przedłużam, Jezu, ja zawsze... Jezu, ja mówię tak, o Jezu, no ty youtuberze, ty zły, ty niedobry. Ty zły, XD. Halijama musi być. O kurde, XD. Hołd też musi być. Huch musi być prawie na początku. Okej, okay, idealnie. Nie da się mieć lepszej armii na żadnego Pokemona. W tym mam Shiny Sceptile'a bardzo mocnego, więc... A nie, no pewnie... A jest szansa też duża... Dobra, wiecie... Jest też szansa duża, że ja dopiero po wrzuceniu tych trzech części... eventu z Trico wrzucę ten filmik. Robię go dopiero wczoraj, a dzisiaj jest jutro? Coś takiego? What the hell? Dobra, nieważne, zrobię krótkie cięcie to, bo nie będziecie czekać 55 sekund. Minęło 10 sekund. Minęło 20 sekund. Minęło więcej sekund. Okej, dobra, zaczyna się za 11 sekund, więc już w sumie mogę przestać robić pauzę, podczas której mówię różne słowa. Okej, jest. 4 minuty to trwało, ale walczymy już. No, zdążyłem. Perfect timing. Zrobię double. A w ogóle, czy Frenzy Plant jest dobrym atakiem? To jest bardzo dobrym atakiem. Wiem, że to jest jednogwiazdkowe, ale no patrzcie, no nawet jednogwiazdkowego Pokemona. Jeszcze Shiny się musi popisać. Dawaj go jeszcze. Dobrym, super atakiem, dawaj go jeszcze. Kurde, ile będzie miał CP? Będzie miał ponad 1000 CP. 478. 2 revive, 1 rare candy i 1000 Stardusta. No, nawet dobrze. Reszka nie się cieszę. Fajnie, że mam Shinxa ogólnie. Lubię Shinxa. Bardzo przyjacielski Pokémon.
z tej całej rodziny najbardziej lubię Luxray'a, ale jakoś tak nie za bardzo lubię Luxio. Lubię XD. Lubię najwyższą i najmniejszą, ale Luxio już nie lubię. Lubię Luxray'a i lubię Schnitza, ale nie lubię Luxia. Luxio, nie wiem. Dobra, nieważne. Ile trzeba go bić na tych rajdach? Coś ciekawego? Nie ma nic ciekawego. Zidot jest szyszek. Ale szyszka nie chce, ale ja muszę go złapać. Nie lubię łapać szyszków. Ciężko się łapie moim zdaniem. To na pewno XD. A z łajnuby to już łatwo. Nie da, widzę, że ID Pilos łajna ładniejszy jest normalny. Jak... Turtwig, też nie lubię Turtwiga. A najbardziej to ja nienawidzę Fibasa. Mi się wykluwa z jajka, to od kurde mnie krew zalewa. No bo patrz, takie 10-kilometrówka. Fibas, super! Jak mówiłem, też zrobię maraton z 5-kilometrówek. Chyba 3, 4, chyba 3. A może 4? Nie no, chyba 3. Chyba 3 5-kilometrówki. Znów podkreślam, chyba. Ej, ty, lura ktoś rzucił. Dobra, ktoś rambi. Przy lurze. Ale za tata, dzięki na Jantik, że mi zesłałeś takiego fajnego Pokemona. To jest mój ulubiony Pokemon, ale za tata. Na pewno nie będę bawał z tym. W ogóle zobaczę, jakiego gras mogę ewoluować. Gras. Tak nie mogę? Ależ skąd, bo po co? Miałbym ewoluować jakiegoś w ogóle Pokemona. Bez pracy mogę. O, sorry za wiatr. Tak stanę, może będzie mniej wiało. Mogę jego. Albo wiesz co? Nie, XD. Hopiw chyba jest trawiasty. Tak. A nie mam ewolucji, więc na dobrze się składa. I tak, a nie, najwyższą mam, ale tej niższej nie mam. Tej środkowej chyba nie mam, ale najwyższą chyba mam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Skiplum teraz jest. A Skiplum nie jest najwyższą? Nie wiem. Nie mam pojęcia. To ładny ten Skiplum. To nie jest Shiny przypadkiem? Chyba nie. Chyba raczej na pewno nie. Aha, jestem za daleko, mimo to, że do tego dosięgam. Lubię Bellsprouta ogólnie. Bardzo lubię lepić Weavinbella z plasteliny. Raz ulepiłem Weavinbella z plasteliny. I miałem w ogóle całą kolekcję Pokemonów z plasteliny. Ale niestety się zakurzyła i trzeba było wyrzucić, bo była zła po prostu. Okej, co tam jeszcze zostało? Seedot i Trico. Trico się nałapałem, już mam najwyższą ewolucję. Sceptile mam i nawet Shiny Sceptile. Bo więc nie ma sensu go łapać. Coś nudny ten dzisiejszy odcinek z Pokemon Go, muszę to zrobić. Okej, to zbijamy Gima jak chyba w większości moich filmików. Dobra, no to ja robię krótkie cięcie i idę bić Gima. Idę cały czas do tego. Trzech gymów, ale będziemy mieli tylko dwa. No i tak sobie idę i trafię na Bulbazaura, cieszę się, bo inaczej jest event, nie powinno się dziwić, ale naprawdę już nie będzie na Bulbazaura eventu, więc a ja lubię Bulbazaura, chyba już mówiłem o tym w innym odcinku. Że lubię Venusaura i Bulbazaura i Ikezaura i Zaura i Dinozaura ogólnie. Lubię wszystkie Zaury. No prawie wszystkie. Nie lubię takiego na przykład Squirtlozaura, to ja nie lubię. Squirtlozaura, Squirtozaur, Charmanderozaur, Monkeyozaur, Bulbozaur tylko brzmi fajnie. I Venusaur, i Ivyzaur, Krzakozaur, XD.
Drzewozaur i rurozaur. Kurde, wymyślcie jakiegoś zaura, no albo po prostu dajcie randomowe słowo i na końcu dodajcie zaur. Dużo. Coś mało tego się narzespiło, co nie? Nie uważacie? O, jakie dobre cypa. No bardzo dobre cypa jak najbiega. Będę ewoluował przy okazji od razu. Jakie było imię na Ispiona? Lub na Embryona? Musicie mi przypomnieć w komentarzach. Pewnie niektórzy... Napiszcie mi, jakie są na jakie. Bo ja pamiętam bardzo mało z tego. A ja nie chcę kolejnego Vaporeona. Już mam Vaporeony. Co prawda Vaporeony są najlepsze i do walki, i do obrony, ale... Znaczy lubię Vaporeony, ja nic za nich nie mam, ale... No, wolę Ambrona i... No i Ispiona i w sumie... No, są moim zdaniem fajniejsze. Dobra, robię cięcie i dochodzę do tego, bo tylko sobie gadu. Zapomniałem jeszcze, że nie odebrałem nagrody dzisiejszej. Dzisiaj dopiero zrobiłem, więc... Moją nagrodą to Angela! Jaki fart! Ze słowem CP, ale zawsze Angela. Taką 1000 CP by mi wystarczyło. To musiała tak... utknąć już w tym 945. Nie mogę już mieć 1000. Chociaż 10. Autobus jedzie i głośno to by było odcinku. Ale trudno. Jakie to jest jakości. Okej, nic tu nie jedzie. Już jesteśmy bardzo nisko. Już możemy zacząć bić Jima za chwilę. Już jesteśmy bardzo blisko. To jest dlaczego co wszystko, żeby mnie ewoluować i grać typu gras. Każdy trik było łatwiejsze. Teraz też było łatwiejsze, bo wszędzie są triko. I sidoty. I w ogóle te różne pokemony, które potrafią z tego. Ale cieszę się, bo bywa założyć sporo. O kurde, zrobię chwilowe cięcie po pociągu. Okej, dobra, pociągu już nie ma. Zrobiłem cięcie, bo był bardzo głośny. O, fajnie, free ride pace. O, już nie ma. Dobra, czy to jest znak, że najpierw musimy bić ten. Aha. Dobra, Sceptile. O Jezu, lag jakiś. Kurde, ten Sceptile jest niewyleczony. Patrzcie na tą ikonkę. Mają inne rogi. Lol. Ten ma mniejsze, a ten ma większe. Nie wiem dlaczego, ale czuję jakieś takie déjà vu. Trudno. Trudno, déjà vu mi nie przeszkadzi w biciu Jima. Ale znalazłem easter egga Pokémon Go. Znalazłem easter egga, hura. Teraz fajnie jest bardzo. Cieszę się. Teraz się cieszę, bo jest na fajne. Jak się znajdzie easter egga, to jest się super fajny. Boom, headshot. Bardzo dobry atak na pewno. Boom, headshot. 4 rynki używa magicznego magika, który jest magiczny. What the hell, o co mi chodzi? Ja naprawdę nie rozumiem, o co mi chodzi. Cały czas muszę mówić, bo muszę mówić, żeby odcinek nie był za nudny. Okej, dobra, słuchajcie. Zaraz mi się urwie filmik, na pewno. Insta. To będzie jeden z dłuższych filmików. Dawaj, prędzej plantę w niego. Bum. Mało HP mu zeszło. Okej, dobra, słuchajcie. No to resztę walki w Jimie zobaczycie w następnym odcinku. No to zobaczycie w następnym odcinku. Pa, dzięki za oglądanie.